Szczęść Boże, witajcie. Moi drodzy, na tym kanale przyglądamy się postaci świętego Józefa, którego papież Franciszek przypomniał całemu Kościołowi w ostatnim liście pod tytułem Patris Corde, serdeczny ojciec, mówi papież o świętym Józefie. Papież dodaje, że święty Józef może być dla każdego z nas orędownikiem, pomocnikiem, wspomożycielem. Może być pomocnikiem też dla młodych ludzi. Ja myślę, że zwłaszcza dla nich. Chcemy dzisiaj spojrzeć na świętego Józefa, idąc za papieżem Franciszkiem, jako na człowieka pracy. Z pracą wiąże się wiele ważnych pytań, a praca dotyczy przecież każdego z nas. Pierwsze podstawowe pytanie brzmi: czy praca tak naprawdę jest dobrem, czy jest karą? Zobaczcie, jak dla wielu ludzi praca jest udręką, stresem. Moi znajomi, którzy zawsze czekają na weekend, gdy przychodzi piątek, mówią znane powiedzenie: piątek, piąteczek, piątuj. No to jak to jest z tą pracą? Niektórzy może myślą, a może sobie tak ułożyć życie, żeby w ogóle nie pracować? Słuchajcie, to odpowiedzmy sobie od razu. Gdyby nie było pracy, świat nie byłby piękniejszy, świat nie byłby rajem i człowiek nie byłby szczęśliwszy. Wiecie dlaczego? Ponieważ człowiek w swojej naturze ma powołanie do pracy, do rozwoju, do kreatywności. Po prostu gdybyśmy nie pracowali, to czulibyśmy się niepotrzebni. Zarazem niespełnieni, niepotrzebni nikomu. Biblia nam to potwierdza już na pierwszych swoich stronach, gdy pokazuje, że Pan Bóg tylko człowieka ze wszystkich innych stworzeń powołał do pracy. To jest tam, gdzie jest powiedziane w Księdze Rodzaju, Pan Bóg mówi: czyńcie sobie ziemię poddaną. To znaczy, przemieniajcie ziemię poprzez waszą pracę, poprzez wasz wysiłek. Chyba też wiecie, że człowiek jako jedyny ze stworzeń ma prawo do pracy. Słyszycie? Do pracy mamy prawo. To znaczy, że praca jest dla nas ważna. Ona nas rozwija jako ludzi. Sprawia, że się spełniamy jako ludzie. Poza tym pamiętajcie jeszcze o jednym. Jezus Chrystus u boku swego opiekuna świętego Józefa pracował przez wiele, wiele lat. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Otóż od Jezusa uczymy się być pełnymi ludźmi, prawdziwymi ludźmi, szczęśliwymi ludźmi. Skoro Jezus pracował, a tego uczył go święty Józef, to znaczy, że praca jest dla nas. Zatem, moi drodzy, praca jest wartościowa, jest konieczna, jest potrzebna. Papież Franciszek w tym wspomnianym przeze mnie liście mówi, że nikt nie może być wykluczony z pracy, szczególnie młody człowiek. To dla młodego człowieka często jest tragedią, jest rozpaczą. Macie prawo do pracy. Macie i Bóg wam chce w tym pomóc. Moi drodzy, praca, oprócz tego, że nas spełnia jako ludzi, czyli dodaje nam godności jako ludziom, ona może być też źródłem naszej radości, witalności. Co to znaczy witalności? To jest człowiek witalny, to jest człowiek, który czuje, że żyje, tak? Albo inaczej, żyje pełną piersią, pełną, przepraszam, gębą, jak mówimy. Ale praca dodaje radości, satysfakcji i witalności pod pewnymi warunkami. I te warunki, czy te aspekty, takie trzy rzeczy przypomina nam papież Franciszek, wskazując świętego Józefa. Chcę wam teraz je króciutko pokazać. Uwaga, powiem tak, jeżeli w swoim życiu znajdziecie jeden z tych trzech aspektów pracy, praca będzie dawała wam radość. Oto one. Pierwsze. Niech praca będzie waszym wolnym wyborem. Niech to nie będzie wybór z przymusu, bo tak wypada, bo tak popłaca, bo taka praca jest modna, bo taka praca mi zapewni szybkie wzbogacenie. Nie, papież mówi, wybierz taką pracę, żeby cię rozwijała, żeby rozwijała twoje zdolności, dary, które otrzymałeś. Każdy z nas ma inny dar od Boga, to jest nasze powołanie. Tego szukajcie, tego szukajcie. Moi drodzy, przyniosłem tutaj też taki dokument, adhortację, którą papież Franciszek napisał specjalnie do młodych ludzi, Christus Vivit. I tam pisze też o pracy. A propos tego, co powiedziałem przed chwilą, papież Franciszek mówi tak, owszem, najpiękniej byłoby, gdybyśmy znaleźli taką pracę, która nas rozwija, która rozwija nasze talenty, zdolności. Ale rzeczywistość czasami jest brutalna. Czasami nie uda się znaleźć takiej pracy. I papież dodaje tak, ale nie poddawajcie się. Nie zakopujcie swoich marzeń. Nie zakopujcie, nie porzucajcie swego powołania. Szukajcie dalej. To jest wasze miejsce na ziemi. To jest wasz dar. Jeśli będziecie mieć taką pracę, która będzie akurat was rozwijać, to będzie źródło waszej radości i satysfakcji.
To jest pierwsza rzecz, to jest pierwszy aspekt, pierwsza cecha prawdziwej pracy. Druga, zacznę od tego. Jak pytam młodych ludzi, jaką pracę chcesz znaleźć, on mówi, najczęściej pojawiają się takie odpowiedzi. No, że księdza, żeby zarobić szybko pieniądze, żeby kupić mieszkanie, wziąć kredyt. A może szukając pracy, zacząć od odpowiedzi na takie pytania. Chcę znaleźć taką pracę, żeby poprzez moją pracę pomagać ludziom. Teologicznie byśmy powiedzieli, żeby ludziom służyć. Wiecie? A przy okazji zarabiać pieniądze, oczywiście to jest nasze prawo. Ale pracę po to, żeby ludziom służyć. Moi drodzy, nic tak nie dodaje radości, satysfakcji i pełni życia, niż pomaganie ludziom. Ja was zachęcam, żebyście to przeżyli, żebyście się zaangażowali w jakiś wolontariat. To jest takie działanie na rzecz innych, za które nie bierzemy pieniędzy. To jest darmowe działanie, bezpłatne, bezinteresowne. Poczujecie się szczęśliwi wtedy. Spróbujcie. Mnóstwo jest okazji do wolontariatu, a tam poczujecie, że to, co mówię, jest prawdą. Praca dla innych uszczęśliwia. Trzeci aspekt, który sprawi, że wasza praca będzie wam dawała satysfakcję. Papież Franciszek mówi, używając języka teologicznego, pracujcie w taki sposób, aby przyspieszać nadejście Królestwa Bożego. Mówiąc językiem prostym, to znaczy, pracujcie w taki sposób, aby w środowisko, gdzie będziecie pracować, wprowadzać dobroć, sprawiedliwość, uczciwość, pokój. Czyli pracujcie uczciwie. Pracujcie z oddaniem. Nie krzywdźcie nikogo i róbcie najlepiej to, co robicie. Wiecie, że papież mówi, że wtedy będziecie współpracownikami Boga? Słyszycie? Współpracownikami Boga będziecie zmieniać ten świat na piękniejszy. Trzy rzeczy. Niech to będzie wolny wybór, abyście mogli spełniać swoje powołania, abyście przez pracę pomagali innym i pracujcie z oddaniem i uczciwie. Jeśli któraś z tych trzech rzeczy się znajdzie w waszej pracy, to będzie wasza radość, wasza satysfakcja. I tego wam życzę. I o to proszę świętego Józefa. Święty Józefie, pomóż moim słuchaczom znaleźć dobrą pracę i niech ona ich rozwinie. Szczęść Boże.